Dzień dobry. W środę rano odwiozłem syna na zajęcia. Półkolonie tak zwane. Jadę zaraz na budowę. Takie pojazdy elektryczne się poruszają. Roboty na drodze, widzicie. Kierowanie ruchem. No, jadę do miasta powiatowego. Ostatni raz do architekta wybrać wszystkie dokumenty, które tam były, kopie i tym podobne, tak żeby był na biurku, nie wadziły, czy tam gdzieś w segregatorach, w szafach. No i tyle. I prawdopodobnie stoczę bój z Energą w piątek, może nie, bo jeszcze muszę do starostwa jutro jechać, otrzymać zaświadczenie odnośnie braku, bo to już się stało, braku przeciwwskazań w zgłoszeniu, czy braku sprzeciwu, o. I to na piśmie muszę mieć niestety, bo to jest milcząca zgoda, ale muszę mieć na piśmie, żeby przedstawić to w Energa i dopiero mogę złożyć wniosek, wnioskować o przyłącze. Taka procedura jest w Wejherowie. Wejherowie, po prostu. Dojechałem już do tego miasta, wezmę dokumenty i zasuwam na działkę. Na działkę może źle brzmi. Do domu już, w zasadzie. Nowo wybudowanego. Także jak mówiłem, batalia jeszcze mnie czeka o prąd. Zobaczymy, jak to się wszystko odbędzie. Czy prąd budowlany dostanę szybko, czy długo, czy nie. Czy i tak dalej, wiecie, urzędy. Urzędy, tak czy inaczej, przeprowadzamy się do końca lipca na pewno. No bo nie mamy innej opcji, jakby. Nie chcemy mieć innej opcji nawet. Być może ostatni raz, albo może jeszcze coś. Tutaj sobie idę. Trzecie piętro do biura projektowego. Są papiery, wszystkie. Współpraca bardzo dobra z panem projektantem, architektem. No i teraz za chwilę trzeba zgłosić budynek do odbioru, czyli nadanie numeru i tak dalej. No ale najpierw trzeba odwiedzić urzędy. Dzisiaj nie wiem, czy pojadę, ale jutro na pewno. 10:40, środa. Widzę jakiś samochód na szczęście. Tam. Środa. Końcowe momenty, jest agregat. Chodzi. Świetnie. Jeden samochód. Dobrze. O! Jest cięcie, bo słychać, jak agregat zwolnił. No dobra, załadowałem bojler. Taki podnóżek bez pokrowców, pokrowce uprane. Okej, muszę taczką to zawieźć. Bojler tak wygląda, widzicie. Aristona, dobra firma. Bez Wi-Fi, bo i po co. Prosty, dwa zbiorniki ma. 50-litrowy. Poczytajcie sobie Velis Ariston, Velis Evo 50. 1100 zł kosztował, niecałe chyba nawet. Plus wężyki, o właśnie, wężyki, a propos. Wężyki dwa kupiłem. Tak, jeden wężyk 40 cm. O. Kosztuje, proszę państwa, 25 zł sztuka. Drogi. No ale niedługo przede mną wszelkie montaże, nie? Tak sobie widzicie, tutaj czytam całość zupełnie dokumentów. Tak to wygląda, nie? Elewacja północna, wschodnia, zachodnia.
południowa, wszystko się zgadza co do otworu okiennego. Normalnie wszystkie uprawnienia świata, tutaj 4 osoby brały udział w tym. Tutaj żółty poddasze akurat do dachu, nawet jest taka analiza optymalizacji, widzicie? Optymalizacyjno-porównawcza. No nie, no, energia i takie tam sprawy, nie? Tutaj macie powierzchnię, zabudowy dokładnie i tak dalej. No, wybieram się do sklepu na piechotkę. No więc tak, widzieliście, projekt poczytałem. No, znam go generalnie, ale jeszcze raz tak dla odświeżenia. Także wszystko się zgadza zgodnie z przepisami. Wszystko legal, żadnej ściemy, nie? No teraz pozostaje, jak się zakończy formalnie budowa, bo właściwie za chwilę, zgłosić budynek do odbioru, czy tam jakoś kolejne formalności. Bo trzeba nadać numer, czyli budynek musi się pojawić, a wcześniej geodeta na pewno. Budynek musi pojawić się na mapach, nie? Geodezyjnych. No i powoli do końca wszystkich formalności. Jak widzicie, 18 kwietnia wykupiliśmy działkę. Jest dzisiaj 3 lipca. Formalności dotyczące budowy są jakby prawie zakończone, oprócz zgłoszenia, tak? Zostaje zgłoszenie, więc zgłoszenie i wniosek o tą energię całą. Do energii. Kot jakiś miał. Słyszycie? Kociamber. Płacze. Gdzie jesteś? Chodź, maluszku. Gdzie tam? Chodź, no. Chodź, kiciuś. No chodź. Chodź, chodź. No chodź, chodź, rupialczku. No. No chodź. Chodź, wezmę ciebie, tak? Chodź. Chodź, no. Chodź. Chodź. Chodź, chodź ty, chodź, cii, no chodź, cii, płaczesz tak, no, nie bój się, chodź, no i tak mamy kota. O. No i widzicie, tak jak się, no nie wiem jeszcze czyj to jest. Ale raczej takie dziki, nie? Pasztet mu dam jeść. Na razie jest taki pół dzikus. Całkiem dziki to on nie jest. Rudzielca widziałem tutaj,
w okolicy. Chyba wiem nawet o dom obok. I czarnego kota też widziałem. Ostatnio tutaj nawet, jak przyjechałem, to uciekał. To pewnie jest dziecię. O, nie bój się, nie bój. Szukasz mamy, ale już tu jesteś duży. Taki do wzięcia, wiesz? No, nie wiem, co z nim zrobić. On tutaj był, kawałeczek dalej. Może niech woła mamy. Widać, mimo malutki, to jest 4 tygodnie, 5 kot. On tak chodzi po tym garażu, to przyjdzie zjeść. Muszę mu wodę jakąś nalać, nie? Nie wiem, co z nim. Tak, woda to jest. Do picia, nie mleko. No, pasztet też niezbyt dobry, ale pierwsze koty za płoty. No co? Ci. On się swaja. Taki trochę zaniedbany. No tak, tak. Co tam, kocie? Oczko zaropiałe, ale powoli to z tym, powoli, nie? Ciu, 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 ciu. Podejście numer 2. Jak widzieliście, zamknąłem drzwi od garażu. Kotek ma wodę, ma pasztecik. Co jeszcze ma? Kubetę nawet ma. W pierwszych 30 minutach spotkania ze mną. To tutaj, czyli 100 metrów od naszej działki, płakał kotek. Czy on? Nie wiem. Jak taki mały w lesie sam, to raczej niezbyt pilnowany jest, nie? Albo przynajmniej, nie wiem, może sobie się oddalił z domu jakiegoś i się pogubił. No zobaczymy. Skonsultujemy z Ewą, co zrobić, czy go wypuścić. Ale gdzie teraz? Czy... No... Czy... Zostawić? Nie wiem, też nie tak szybko. Nie chcieliśmy tak zwierząt mieć, bo to jest już urwanie gitary, nie? Nie wiem. Mogłem nie brać, nie wiem, i tak dalej, widzicie. Póki co to idę po raz drugi, chyba drugiego kota nie znajdę. Po raz drugi do sklepu, bo kot najedzony, ale ja nie. A jest już południe. Mam trubeczka kupiona, będę sobie piekł. To kociambra się załapie, nie? Zje na pewno świeżą wątróbeczkę drobiową. Pogoda zagra, jak widzicie. Średnio. No i kotek godzinę później. Delikatnie przyprawiłem czosnkiem, papryką ostrą i trochę soli czosnkowej. Zamykamy wieko i spokojnie na jakieś półtora godzinki, niech się ładnie było na świeżo. Godzinkę mamy. To lecę, tą siatkę zrobię porządnie, tam poogniatam, podokręcam te papiaki, żeby to się dobrze trzymało. No dobra, w międzyczasie wątróbeczkę sobie zrobiłem. Dla kociambra odłożyłem taką półsurową, wiecie. Lekko podsmażyłem, bez soli, bez niczego. A kociamber podjadł i śpi. Znalazł sobie sam miejsce, wybrał i wydaje mi się, że tu. Do kubety już polas. No tu siedzi ogólnie, siedział chwilę. Siku zrobił, dobrze by było. 2 godziny później. Mruczy. Już kociambę. Tak, mruczy. Mruczy już. Co, kociamber? No, kolega, już jesteś najlepszy, oczywiście.
obserwuję teren. Kot 2 godziny u mnie i w kuwetę robi już. Widzicie? I zasypuje ładnie. No dobra, dzisiaj środa, 15:20, chłopaki pojechali, bo coś tam, bo coś musieli, nie wiem. Zobaczymy, co tam zrobili, nie? Zobaczymy. No, ścinek to tu już ogromnej ilości. Muszę chyba troszeczkę sprzątnąć, bo potkną się o to wszystko. Chłopaki, otworzymy chatę. Kuchnia, jak widzicie, częściowo zrobiona, jeszcze tu dół, ale już jest progres, tak, codziennie, bo trochę salon prawie cały bez wiecie, bez niuansów typu tutaj paski wykończenia. Kociambra, patrzę, czy mi nie uciekł, chyba śpi. Dobra, idziemy do góry luknąć, co tam słychać. Łazienka jeszcze w rozsypce. W rozsypce tu ściany. Komin również w rozsypce. Idziemy do góry. Zobaczyć, jak to wyzdrzy. O, podłoga, jak wiem, zrobiona. Tu już leci druga i w niektórych miejscach ostatnia warstwa wełny. Fajnie, fajnie. Tu pewnie pójdzie wełna też. To jest... O, deseczkę naprawili. Super. Dobra. O, tutaj nawet pierwsze zamiotnięcie nastąpiło. O, tu kabeleczki. To później jeszcze spytam. Także widzicie, tu już się kształtuje. A, no to całkiem, widzicie, jak daleko się podchodzi pod te sufity. To całkiem spoko. No, czyli tu już ściany też powstają. Tu. W ogóle cisza tutaj jest taka. Halo. No, tu już jest cicho. Cicho, panie. Dobra. Będzie fajnie, będzie dobrze. Tutaj trudno będzie o to ocieplić. O, dobra, schodzimy. O, jeszcze bajzel, ale codziennie przybywa ten, jakby tutaj zrobionych elementów. O, chłodniej troszeczkę jest, ale u góry nie jest tak gorąco. Dobra, kuchnia. Będzie wentylacja, jeszcze wytną, bo z drugiej strony już jest. Dobra, poczekamy na Ewę. Bo dzisiaj niechcący punktem dnia ważnym, albo nie wiem jakim, jest kot znaleziony w krzakach. Co jeszcze chciałem? Chciałem powiedzieć tym, którzy tak piszą, że to ohydnie wygląda tutaj te deski. Tak, tu będzie daszek, dosyć duży ten daszek będzie, więc praktycznie nie będzie widać tej mijanki tutaj małej, minimalnie, nie? Więc mi to jakoś nie będzie przeszkadzać, bo trzeba by było się przypatrywać, żeby widzieć, nie? Że coś tam jest nie halo. No dobra, jak widzicie, dolna część desek jest pomalowana dwukrotnie. Tak będzie wyglądał domek, który już pokazywałem któryś raz, ale dla nowych, którzy oglądają. Dzisiaj temperatura fajna,
idealna wręcz, nie za gorąco, nie za zimno. Tak to wygląda. Jeszcze troszkę prac ziemnych wykonałem, przerzuciłem tutaj, wyrównuję teren dalej. Jak widzicie, tutaj kupa ziemi znika. To wszystko się scali i będzie taka powierzchnia, widzicie, rekreacyjna jakaś. Tu jeszcze nie, że tak powiem, nie siejemy nic, nie wiem, zasiejemy pewnie trawę. Ale jakoś się nie spieszy, przydałoby się latem to zasiać, żeby jeszcze do jesieni się wzmocniła, nie? Tylko już w maju posiano, widzicie, miesiąc. Rośnie wszystko, bo to kwietna łąka. No dobra. I zaczęło się. Normalnie mumia. Nie, on nawet jest niezaropiały, widzicie? Tylko ma taką sierść tu przy oku. Białą, tu miks jak nic. To ona podobno, piszecie. Szpinaczek, zobaczcie, ładnie nam wyszedł. Słoneczniki ładnie wyszły. Co jeszcze wyszły? Cukinie chyba ładnie wyjdą, jak na pierwszy raz. Ładnie. Tam jest jeszcze jeden, ogóreczki. Z ogórków też coś będzie, tak? Dużo leje, dużo deszczu. Siane to były, to nie były. No, o, już jest ogórek. Jest ogóreczek. Więc coś tam z tego będzie, to jest z tych naszych eksperymentów. No i pomidory oczywiście, pomidory, to już widzieliście, nie? Pomidory będą. Widać, że dużo kwiatów jest i u góry. Dużo owoców jest. Tak. Będzie coś z tego, aby nie lało już, bo już tak ostatnio leje i leje i te pomidory męczone są. Tak. No, więc całkiem spoko. Idziemy zobaczyć, czy kociamber jest na służbie. Bo powinien być. O, jest na służbie. Widzicie? Patrzy się. On jeszcze się boi trochę. Dzień dobry. Cześć, kitku. No, śpi najedzony, zjadł wątróbkę. Teraz mączka, takie żywe. No, wątróbkę, on już zregenerował się trochę.